Drodzy widzowie, dzień dobry. Tutaj Ziggy z Teksasu. Dziś w audycji dla mnie bardzo uroczystej, bo jest to dla mnie bardzo, bardzo ważne święto. 11 listopada, Dzień Niepodległości. I chciałbym tu przypomnieć kilkoma słowami, tylko że jest to bardzo ważne święto państwowe, obchodzone w Polsce już od 1918 roku, po 123 latach zaborów. Odzyskaliśmy niepodległość i mogliśmy od tego momentu mówić, że Polska jest niepodległa. Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem, to nie działo się z dnia na dzień. Ten 11 listopada jest taką datą, którą uzgodniono i uzasadniono pewnym przebiegiem zdarzeń po zakończeniu I wojny światowej. Dzięki zawarciu rozejmu w Compiègne 11 listopada 1918 roku, które zapieczętowało ten rozejm, ostateczną klęskę Niemiec. Ale przy tym święcie też chciałbym się zastanowić i zrobić taką małą dygresję, czy tak naprawdę niepodległość, a co za tym idzie wolność, jest nam dana raz na zawsze. Co to znaczy w ogóle niepodległość? Niepodległa. Polska niepodległa. Niepodległa nikomu. Czy straciliśmy niepodległość, kiedy po II wojnie światowej Polską zarządzały wojska sowieckie? Byliśmy w ramach tak zwanego paktu RWPG, Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. I czy ta niepodległość została po 1989 roku odzyskana? Czy też niepodległość była tylko z nazwy, a została poddana czy przekazana innej strefie? Zastanówcie się nad tym, czy przystąpienie do Unii Europejskiej było kolejnym oddaniem swojej niepodległości i czy w tej chwili ta niepodległość jeszcze w ramach tego, co nazywamy Polską, jeszcze istnieje. Ważne słowa, nie chcę być po raz kolejny zbanowany, więc z czym się to wiąże? Z tym, że nie mogę mówić wolno, a niepodległość powinna nam się kojarzyć z wolnością. Bardzo, bardzo moim zdaniem jest potrzebne na nowo zdefiniowanie tego, co jest wolnością. Bo wolność można utracić na dwa sposoby. Można ją stracić dzięki zaborcy albo poprzez zaborcę, ale można ją też stracić z oczu. I dzieje się to na wiele różnych sposobów. Tą wolność można stracić poprzez to, że my kawałek po kawałku oddamy swoją wolność w ręce innych. Kiedy dokonaliśmy wyboru, że chcemy mieć system demokratyczny, wyborów powszechnych w Polsce, to należałoby naprawdę zastanowić się nad tym, w jaki sposób to zrobiliśmy. I czy system wyborów powszechnych, niby demokratycznych, a ja powiedziałbym quasi-demokratycznych, nie spowodował, że oddaliśmy naszą wolność w ręce ludzi, którzy nie są godni tego, aby piastować te urzędy. Czy tak naprawdę to oni nam zabrali tą wolność, czy też to my tą wolność oddaliśmy i oddajemy kawałek po kawałku? Naprawdę trzeba by było na nowo zdefiniować, czym jest wolność. Wolność ma dwa oblicza. Po lewej stronie ten brak wolności, który jest przesuwany coraz bardziej w lewo, w lewo, w lewo, ale z drugiej strony wolność rozumiana opacznie, jako
znacie to już, jako wolność do wszystkiego, co mi się żywnie podoba. Moim zdaniem wolność powinna być zdefiniowana w taki sposób, że wolno mi robić wszystko to, czego moja dusza pragnie, ale ograniczeniem moim jest to, aby rzeczy, które robię, nie krzywdziły innych. To jest prosta definicja. Rób to, co uznajesz za słuszne i zgodne z twoją duszą, ale nie rób tego, co chciałbyś, a może skrzywdzić lub krzywdzi innych. Prosta zasada. Więc wolność, w której państwo narzuca jednej części społeczeństwa decyzję innej części społeczeństwa, jest ograniczona, ona jest zabrana. To nie jest wolność. Nie ma wolności. Nie będzie zgody na to. To jest piękne święto. Za mną w Bagrandzie pole maków. I kojarzy mi się to z kilkoma pieśniami, w których jest mowa o tym, że na tych polach wyrosły maki, bo te pola były zroszone polską krwią. A ja sobie życzyłbym dziś przy tym święcie i wam wszystkim, kochani, tego, ażeby maki rosły tak pięknie jak na tym obrazie i nigdy już nie potrzebowały nie tylko polskiej, ale jakiejkolwiek krwi. I ponieważ przy tym święcie nie unikniemy tego, co dzieje się dzisiaj i w Polsce, i na naszych granicach, to chciałbym tutaj za chwileczkę przedstawić wam wideo, jakie dostałem od żony żołnierza, która ma bardzo dużo informacji o tym, co dzieje się tam na granicy. Mówi to bardzo szczerze, ad hoc, nagrała to jadąc samochodem i impuls spowodował, że wysłała to do mnie. Jest to bardzo prawdziwe, bardzo szlachetne. Dziękuję ci za to, Paulina, i zachęcam was do tego, żebyście to wideo obejrzeli, ale jednocześnie życzę wam, żebyście dzisiaj to święto przeżyli pełni spokoju, nadziei i miłości, a tym wszystkim, którzy wybierają się na Marsze Niepodległości albo na manifestacje niepodległości, życzę spokoju, miłości, a pięknych chwil i tworzenia takich zrębów albo zrębków nowego świata. Myślcie o nowym, pięknym świecie, w którym chcielibyście żyć. I na koniec, bardzo was proszę, nie dajcie się wciągnąć w żadne prowokacje. One mogą być. Bądźcie od tego dalecy. Kochajcie tych ludzi, którzy prowokują. Nie dajcie się w to wciągnąć. Trzymajcie się i wiedzcie, że kocham was. Do następnego porannika. Z wielką miłością do wszystkich Polaków z Teksasu. Ziggy. Cześć. Chciałam się odnieść do twojego wczorajszego filmiku, do twojego wczorajszego porannika jako osoba z Polski, jako osoba... No mój partner jest wojskowym, tak więc jakby ja śledzę to na bieżąco, bo w jakiś sposób to przeżywam. Przede wszystkim chciałam się odnieść do twoich słów. Trzeba pamiętać o tych ludziach, którzy są na tej białoruskiej granicy, białorusko-polskiej granicy. To nie są uchodźcy, to są migranci. Uchodźcą jest się, gdy się ucieka przed wojną i ucieka się do kraju, z którym jego kraj graniczy. Nie oszukujmy się. Jeśli ktoś próbuje uciec przed wojną, ucieka tam, gdzie jest jakkolwiek bezpiecznie, jak najbliżej, a nie zmienia kontynent. Tak naprawdę po trochu. To są kraje arabskie,
to nie są kraje europejskie, więc tu jest ewidentny ruch destabilizacji Europy, bo wprost się już o tym mówi. Dodatkowo jadę, przepraszam, autem, więc czasami trochę się zawieszam. Dodatkowo oni są tam podpuszczani. Nie wiem, czy już widziałeś filmik, pewnie już go dostałeś, o tym, jak dorosły podstawia papierosa dziecku pod oczy, żeby się zaczęło płakać, i wtedy są nagrywani. Dzieci są specjalnie i matki w kolorowych kurtkach. Pewne osoby są specjalnie w kolorowych kurtkach, a nie czarnych, po to, żeby na nagraniach, jak leci kamera, było ich widać. Cóż, no ewidentnie tam są stosowane chwyty marketingowe, chwyty, które mają trafić ludzi ze serca. Ja się bardzo cieszę, że jest grupa wielu osób, które im współczują, współczują tym dzieciom, współczują tym kobietom. Jak najbardziej to dobre z naszej strony, że mamy to serce. Ale z drugiej strony nie dajmy się wbić w pułapkę, bo to jest pułapka według mnie. Poza tym, tak, oczywiście też poszedł filmik, że w jakiejś wypowiedzi w październiku Janusz Korwin-Mikke powiedział: zobaczycie, co się stanie 8 listopada. Przypadek, trafia się tutaj sytuacja na granicy. Oczywiście on się tłumaczy, że była jakaś rozmowa pomiędzy Putinem a Łukaszenką, że coś będą podpisywać tego dnia. No jednak coś nastąpiło, tak? Więc tu faktycznie możemy gdzieś tam doszukiwać się możliwości potwierdzenia, że niektórzy wiedzą wcześniej, co się stanie. Dodatkowo zwróćmy uwagę, to wszystko się dzieje przed marszem 11 listopada, na którym zawsze jest mnóstwo policji, mnóstwo służb, a w tym momencie bardzo dużo policji jest na granicy. To jest naprawdę ogromna operacja. Na co chciałam zwrócić uwagę? W polskich mediach, jak się patrzy, zwróciłam uwagę, że wszystkie filmiki, które trafiają do sieci i które są gdzieś tam dalej udostępniane i publikowane, są to filmiki, które w pierwowzorze trafiają na Twittera. Zastanawia mnie to, dlaczego na Twittera. Nikt, z kim rozmawiałam, nie zwrócił na to uwagi. Nie wiem, czy to jest kwestia, że w jaki sposób ktoś chce zablokować Zuckerberga, czy dlaczego, bo nawet jeśli Straż Graniczna, Ministerstwo Obrony Narodowej, czy ktokolwiek inny ma konta na Facebooku, nie oszukujmy się, bo mają, ale ich tam do tych spraw nie używają, wrzucają te filmiki tylko i wyłącznie na Twittera. Dobrze powiedziałeś, tak, że ci wszyscy ludzie mają dostęp jakoś do prądu. To też nie jest tak, że niektórzy z nich koczują w lesie od nie wiadomo ilu dni. Zanim doszli do granicy, był puszczony filmik, jak tysiące osób wychodzą, przechodzą przez lasy. Owszem, przechodzą przez lasy, ale oni są tam sprowadzeni. To nie jest tak, że oni siedzą tam od tygodni. Nie oszukujmy się, przy takich temperaturach, ci, co siedzą od tygodni, to bez możliwości ogrzania ciepłej herbaty, to ich zdrowie, ich stan fizyczny nie pozwalałby na ścinanie drzew siekierą. Oczywiście tak, tutaj poszedł też filmik o tym, że mężczyzna, który ścina drzewo siekierą, jest w kurce, która jest warta 4000. Tu bym się nie przywiązywała ze względu na to, że podróbek jest mnóstwo. Bardzo ciężko jest zazwyczaj odróżnić podróbkę od oryginału, a już tym bardziej na filmiku, który nie jest aż tak szczegółowy, więc tutaj ludzie, to kolejna przykrywka. Tak, generalnie tu to sytuacja, która nawiązuje do kolejnych przykrywek. Mamy sytuację śmierci, tak, tej kobiety z Pszczyny w ciąży, która po prostu no płutob umarł, tak. Zostało to trochę przykryte. Idą dwa strajki i kobiet, i właśnie marsz niepodległościowy zostaje przykryty. Inflacja zostaje przykryta, COVID nawet zostaje przykryty, bo już nie jest on tak panicznie omawiany w mediach ze względu właśnie na to, co się dzieje na granicy. Ceny paliw, które skoczyły po prostu niebotycznie, nie oszukujmy się, to jest duży problem. Tak samo problem z dostawami czegokolwiek, bo dostaję też słuchy o tym, że będą problemy z takimi, znaczy ja w pracy na przykład mam do czynienia z plastikiem i mamy problem z dostawami złącz.
które są w obudowach plastikowych, bo jest problem z plastikiem. Nie wiem, jakim cudem, ale jest. Dodatkowo dostaliśmy cynk, że trzeba uważać na takie rzeczy jak opony, bo zaczynają się kończyć surowce. Więc ja zakupiłam teraz świeże opony na zimę, zaraz kupię od razu letnie, bo nie wiem, co się wydarzy, chcę się zabezpieczyć, żeby nie było później problemu i nie kosztowało mi one dwa razy więcej. Ale są przykrywane właśnie problemy z dostawami różnego rodzaju surowców, więc przykrywkę goni przykrywkę. Tak naprawdę, oczywiście cały czas jest walka o wprowadzenie ustawy o właśnie szczepieniach obowiązkowych dla medyków, wojskowych i pozostałych służb. Oczywiście pomiędzy tym jest walka, dlaczego dzieci, które są w szkołach i są już zaszczepawkowane, muszą chodzić na kwarantanny, bo szkoła nie ma prawa sprawdzić tak naprawdę, kto jest zaszczepawkowany, a to było punktem, dla którego wiele osób, szczególnie na przykład klasy maturalne, się zaszczepawkowały. Więc tak jak powiedziałam, przykrywka goni przykrywkę. Sytuacja jest trudna. Wszyscy w służbach no tak naprawdę mówią o stanie wojennym, o wojnie. No tam brakuje tylko iskry, nie oszukujmy się. W wielu przypadkach, gdy służby były na granicy, zostawała im odbierana broń, żeby nie potraktowały tutaj. No nie poszły po prostu emocjami, tak? Jeśli ktoś ich prowokuje, żeby wiadomo nie wybuchnąć, tylko odpowiednio przeszkolenie ludzie posiadali faktyczną broń. I zwróćmy uwagę na to, że najprawdopodobniej w rozkazach nie ma zezwolenia strzelania do ludzi. Więc jeśli oni sforsują granice w pewnym momencie, a było ich naprawdę tysiące, więc to kiedyś wyjdzie, to w pewnym momencie się wypluje, to zostanie być widoczne w kilku miejscach, podejrzewam, naraz, to może się wydarzyć tak, że co, po prostu przejdą. Po prostu przejdą. I nigdy nikt nie będzie strzelał, bo nie będzie miał takiego zezwolenia, tak, żeby zabijać po prostu. No i też trzeba zwrócić uwagę, co by było, gdybyśmy ich faktycznie przepuścili. Gdybyśmy ich przepuścili, mielibyśmy problem z Niemcami, tak? Jeśli nie ma na to zezwolenia, samoloty cały czas latają pomiędzy Białorusią a krajami arabskimi i ci migranci są wciąż przewożeni, no to sytuacja tak łatwo się nie zakończy. Ktoś będzie musiał tu w pewnym momencie opuścić gardę, bo za długo nie da się pociągnąć tego, nie przy aktualnym systemie. Dlaczego? Jeszcze chciałam powiedzieć, dlaczego nie są wprowadzani dziennikarze do tej strefy przygranicznej? Żadni. Jeśli tylko ktoś tam mieszka, to mu wolno, inaczej nie. Nie mamy tak naprawdę informacji spoza prawie, więc też tak naprawdę w pełni nie wiemy, co tam się dzieje, bo nikt tego nie przekazuje. Nie u nas, nie w mediach, nie da się tak zbytnio do tego dotrzeć. Jeszcze przed chwilą chciałam o czymś powiedzieć. Tutaj gdzieś była wypowiedź któregoś polityka, nie pamiętam nazwiska, bo nie przywiązuję do tego uwagi, że dlaczego nie korzystamy z pomocy innych krajów, tak? I że on rozmawiał z jakimś politykiem właśnie z Niemiec, że mogą wysłać do nas swoje służby policyjne do pomocy i niektórzy, no oczywiście, no super, no to niech nam pomogą. Powiem szczerze, że jeśli mamy jakikolwiek problem, który no tu już zakrawał militarny, bo było przecież nagranie, jak mnóstwo służb idzie lasem w stronę właśnie Kuźnicy i jeszcze byśmy tu wpuścili niemiecką policję, oczywiście bez obrazy dla nikogo, bo tutaj nie chodzi mi o obrażanie i doszukiwanie się też zła w ludziach, jednak jest to w naszej historii na tyle sytuacja, po prostu budzą się wspomnienia, tak? Budzi się ta wiedza, o której wiemy. Wpuszczenie tutaj niemieckiej policji jest bardzo, według mnie, ryzykowne i może spowodować jeszcze gorsze zagrożenie. Bo mielibyśmy jakby kraj, który kiedyś był uzurpatorem na terenie i to jeszcze uzbrojony, gdzie od drugiej strony też jakby następuje atak.
co jeszcze ważnego bym chciała powiedzieć? Staram się nie skupiać na tym strachu. Staram się nie skupiać na tym strachu i powinniśmy zwrócić uwagę, że oni nas celowo próbują w jakiś sposób wystraszyć, gdzie dużo rzeczy jest pod jakąś tam kontrolą. I chciałabym, abyśmy wszyscy puścili taką intencję myślą na to, co się dzieje na granicy. Żeby wesprzeć tych, którzy są tam z dobrej woli, w dobrym celu, faktycznie oczekując pomocy, oraz tym, którzy starają się bronić tych granic w słusznym celu dla wszystkich, dla tym osobom jak najbardziej, jak największe wsparcie i podziękowanie. A dla tych, którzy wiedzą, że biorą udział w ustawce politycznej, czy jakkolwiek jej nie nazwać, przesłać ogrom spokoju w sercu. Bo brakuje nam tylko iskry zapalnej, która może spowodować duże nieszczęście. A musimy się właśnie nauczyć tego, że do każdej ludzkiej istoty, nie tylko ludzkiej, powinniśmy mieć szacunek i tego nam brakuje. Tego nam brakuje. Prześlijmy im wszystkim pełne serce spokoju, pełne serce miłości. Co ma się stać, to się stanie. Ale pamiętajmy o byciu człowiekiem w tym. Jeśli chcesz, to możesz użyć oczywiście materiału w swoim poranniku. Jeśli chcesz, masz ochotę, mogę wziąć w nim udział i powiedzieć to na żywo. Ewentualnie musiałam tylko po prostu spisać te punkty, które mam powiedzieć, żeby gdzieś mi nie uciekły. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się też tam, bo macie gorąco. Pa!